Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle bardzo serdecznie witam, jeszcze bardziej serdecznie pozdrawiam. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, jesteśmy oczywiście w pełni wiosny. Widzimy to cudowne słońce, te cudowne drzewa owocowe, które kwitną. Tutaj w tle mamy jabłoń, które mam nadzieję, że urodzi dużo owoców w tym roku. No ale jak wiemy też, jesteśmy w atmosferze ogrodników, a oni troszeczkę rozrabiają. Zobaczmy, w ubiegłym tygodniu spadło tyle śniegu, że te wszystkie drzewa uginały się, że te wszystkie gałęzie prawie aż sięgały do ziemi, bo śnieg był mokry i spadło jego też bardzo dużo, nawet grubość do 10 cm. No ale cóż, no właśnie, to jest prawo ogrodników i trzeba to prawo ich uszanować, tak jak my chcemy, żeby nasze prawo szanowano, prawda? Bo inaczej to, jeżeli to prawo nasze nie jest szanowane, to znaczy, że ktoś tutaj z nami albo walczy, albo ktoś chce nas ograniczyć, ale dość tej filozofii, wracamy do tematu. Więc kochani, jesteśmy, jak powiedziałem, w miesiącu maju, miesiącu matur, ale też jesteśmy już w takim czasie, kiedy ten miesiąc ma iść z górki. Dzisiaj jest 16 dzień tegoż miesiąca, oznacza to, że zbliżamy się powoli do końca tegoż cudownego miesiąca, maja, miesiąca wiosny, miesiąca życia, miesiąca miłości, miesiąca poświęconego Matce Bożej. No i w ten sposób też mamy tę świadomość, że zbliżamy się do wakacji 2020, chociaż właśnie w tym roku to zbliżanie się do wakacji przebiega w atmosferze tej pandemicznej, dlatego właśnie ta nauka w szkole online, czy po prostu to wszystko, co wiąże się ze szkołą, jest troszeczkę jakoś inaczej przeżywane. No ale mam nadzieję, że to wszystko jakoś przeżyjemy, że Pan Bóg pozwoli, że dobrniemy do tego właściwego właśnie naszego bycia, że właśnie to zawieszenie normalności, które już trwa tak, 2 miesiące, proszę Państwa, od 15 marca, tak? Dzisiaj już ponad 2 miesiące. Dlatego właśnie to zawieszenie normalności jest już coraz tak, że tak powiem, bardziej luzowane, bo i możemy niektóre rzeczy już robić w kościele, już nie jedna osoba na 15 metrów, ale jedna osoba na 10 metrów, oczywiście od dzisiejszej niedzieli. Więc to wszystko świadczy, że te nasze sprawy, to nasze zachowanie, to nasze takie dojrzałe zachowanie i oczywiście odpowiedzialność, to wszystko owocuje. Modlimy się do Chrystusa, modlimy się o to, żeby właśnie ta pandemia minęła jak najszybciej, żebyśmy wrócili do tej normalności, żeby zawieszenie tej normalności zostało jak najszybciej wykasowane. Kochani, dzisiejsza niedziela, jest to, proszę Państwa, już 6. niedziela wielkanocna, 7. po Wielkanocy. Co to oznacza? Oznacza to, że zbliżamy się, uwaga, do końca okresu wielkanocnego. Już od dzisiaj, dokładnie za 2 tygodnie, będzie niedziela zesłania Ducha Świętego, a to znaczy, że zakończymy okres wielkanocny, czyli zakończymy też okres spowiedzi wielkanocnej. Poza tym, jak wiemy, w tym roku z racji pandemii ten okres spowiedzi wielkanocnej został przedłużony o tydzień, dlatego też nie 31 maja, bo 31 maja właśnie będzie niedziela zesłania Ducha Świętego, ale 7 czerwca, czyli w niedzielę Trójcy Świętej. Wtedy zakończy się okres spowiedzi wielkanocnej. Korzystajmy, kochani, korzystajmy. Naprawdę zachęcam do tego, żebyśmy ten dar przebaczenia zauważali, bo tego przebaczenia tak bardzo, bardzo potrzebujemy. Nie tylko w tym takim wymiarze międzyludzkim, ja, mój bliźni, czy ja, moja bliźnia, ale w tym wymiarze religijnym. A więc ja, owszem, mój bliźni, ale także Chrystus, który przebacza, Chrystus, który poprzez to przebaczenie okazuje się właśnie tym Bogiem, bogatym w miłosierdzie. Drodzy Państwo, właśnie ta dzisiejsza data, 17 maja, ona jest posadowiona między takimi dwiema ważnymi datami. Wczoraj oczywiście był dzień 16 maja. Wiemy o tym, że w katedrze ełckiej ksiądz biskup ełcki wyświęcił 6 nowych kapłanów, tak zwanych neoprezbiterów. Im życzymy opieki Bożej, opieki Matki Bożej. Życzymy im, żeby właśnie ich posługa kapłańska, do której zostali zaproszeni czy wezwani poprzez sakrament kapłaństwa, żeby była posługą odpowiedzialną, żebyśmy byli zadowoleni, wy kochani jako ludzie, wy jako wierni, żebyście byli zadowoleni z nas kapłanów, żeby nasze posłannictwo, żeby nasza obecność pośród was i dla was, żeby to była obecność twórcza, żeby to była obecność budująca, żeby to była obecność, która nigdy nie będzie obecnością gorszącą, bo czasem też tak, proszę Państwa, się zdarza. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla neoprezbiterów, którzy zostali właśnie wczoraj kapłanami w naszej diecezji ełckiej. Poza tym jutro, jak wiemy, jest 18 maja i to jest też data, kochani, bardzo ważna, a mianowicie jest to 100. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Tak, proszę Państwa, jutro będziemy obchodzili 100-lecie urodzin naszego wielkiego rodaka, dlatego też modlimy się do niego, dlatego też prosimy jego o to, żeby
On swoją obecnością u Jezusa Chrystusa, u boku Jezusa Chrystusa, żeby wypraszał dla nas to wszystko, co jest dla nas tak bardzo potrzebne. Oczywiście w naszym życiu zawodowym, życiu osobistym, rodzinnym, religijnym, ale także co jest właśnie potrzebne w tym życiu pandemicznym, żeby Jego obecność była także obecnością uzdrawiającą jako naszego wielkiego rodaka, jako świętego naszych czasów, jako właśnie tego, z którego wszyscy jesteśmy dumni. Kochani, warto też właśnie dzisiaj i jutro, w tym najbliższym czasie wejść w internet i troszeczkę zapoznać się z Jego życiorysem, z Jego przesłaniami, z Jego lekturą, z Jego obecnością, z Jego kazaniami, szczególnie tymi kazaniami, które miały miejsce, wygłoszone zostały w naszej kochanej ojczyźnie, czy w naszej diecezji, czy w Ełku, czy Jego obecnością na Wigrach, czy w Studzienicznej. Prawda, to wszystko jest bardzo ważne. Są piękne zdjęcia, są piękne relacje, a może nawet warto zrobić taką pielgrzymkę, przejechać się do Studzienicznej, ewentualnie na Wigry i tam właśnie poczuć tego ducha tego naszego wielkiego świętego, świętego Jana Pawła II. Dlatego też wołajmy, kochani, dzisiaj, wołajmy jutro. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Proszę Państwa, dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, szósta niedziela wielkanocnej, gdy będziemy, bo też gdybyśmy w kościele, to ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Oto one. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachować moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ was przebywa i u was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was jeszcze chwila, świat nie będzie już mnie oglądał. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazanie moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten umiłowany będzie przez mojego Ojca, a ja również będę go miłował i objawię mu siebie. Kochani, właśnie słyszeliśmy Chrystusa, który zapowiada Pocieszyciela, więc który wprowadza już nas w atmosferę zesłania Ducha Świętego. Módlmy się właśnie, by ten Duch Święty, by ta właśnie moc, która idzie z góry, ta moc, którą otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania, by ta moc, która jest tak nam bardzo potrzebna, by ona nam towarzyszyła w tych trudnych dniach także pandemii i w tych właśnie dniach, kiedy to dobiega końca okres wielkanocny. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem, oby to był tydzień zdrowy, bezpieczny i błogosławiony. Dzięki serdeczne.